Witajcie. Dzisiaj z okazji walentynek postanowiłam wypróbować taki nowy format, coś w rodzaju pogadanki, może taki mini podcast. Od dawna o tym myślałam, tak więc jest ku temu okazja. Postanowiłam spróbować tytuł Dlaczego blokujemy swój potencjał miłości? Myślę, że ta kwestia w ogóle, dlaczego blokujemy swój potencjał i końcówka tego zdania jest tak naprawdę już nieograniczona, tak? Tutaj są marzenia, dążenia, potencjał w znalezieniu pracy na przykład, potencjał w takim swoim rozwoju osobistym. Tutaj chodzi o wszelkiego rodzaju blokady, które sobie nadajemy i dzisiaj chciałabym się temu zjawisku trochę bliżej przyjrzeć. Myślę, że dla subskrybentów tego kanału to jest dosyć ważna kwestia i często też mówię o tym w swoich filmach i tak mi się wydaje, że to jest takie oczywiste, ale z drugiej strony, nawet jak tak myślałam sobie o tym, w jaki sposób przekazać wam to, jak ja to widzę, to już nie było takie oczywiste. I dlatego zobaczyłam taką potrzebę tego, żeby też zmienić trochę format i zacząć o tym mówić. A też zachęcam do tego, żebyście napisali, jak wy to widzicie, jak wy to rozumiecie, bo tutaj dyskutujemy, tutaj jest ciągła interakcja, jak już też zauważyliście. Ja jestem obecna właściwie pod każdym komentarzem. Tak więc no zaczynamy, taki przydługi mi się ten wstęp zrobił, do dzieła. Nie bez kozery mówi się o tym, że miłość to jest taki paradoks, że jak ją dzielisz, to ona się mnoży. I tej miłości po prostu możemy sobie nieskończoną ilość produkować i nigdy nie będzie jej za dużo. To znaczy, może to iść w stronę kiczowatości, takiej słodkości, ale po prostu przyjmujemy wtedy już jakąś konwencję. Natomiast takiej szczerej, prawdziwej, mądrej, dojrzałej miłości nigdy nie jest za dużo. I teraz tak, jeśli chodzi o ten potencjał, to on często jest blokowany. Często sami blokujemy sobie tę drogę miłości, tę ścieżkę miłości. I powody tych blokad, tego, że coś nam się nie wydarza, nawet jeżeli przez cały czas działamy w tym kierunku, jesteśmy na to gotowi, tak? Nam się wydaje, że już tyle czasu na coś czekamy, że już po prostu zadajemy sobie pytanie, no co ze mną jest nie tak? Ile jeszcze muszę zrobić, albo ile jeszcze muszę przejść, żeby to akurat się wydarzyło, to te kwestie mają różne podłoża. I tutaj można mówić o takich kwestiach właśnie doświadczeń psychologicznych, może są też jakieś obciążenia pokoleniowe, tutaj obracamy się właśnie w tej tematyce ezoterycznej, także to też, o tym też należy wspomnieć. Natomiast ja tutaj bardziej będę mówiła o prawie przyciągania i właśnie pod tym kątem chciałabym opowiedzieć o tych blokadach. Tak więc zazwyczaj mamy tendencję do tego, aby się niecierpliwić, tak? Rzucamy jakąś intencję, chcę, żeby, i tutaj mówimy dalszą część, i w momencie, kiedy po jakimś czasie nie realizuje się ta nasza intencja, zaczynamy się niecierpliwić, sprawdzać tak jakby te sprawy, które powinny już zacząć działać na naszą korzyść. I mówi się o tym, że właśnie takim niecierpliwieniem się i takim sprawdzaniem spraw
albo spraw w toku na przykład, właśnie blokujemy sobie to, co puściliśmy w eter. To tak jakbyśmy poprosili kogoś o pomoc i co jakiś czas dzwonili do tej osoby i pytali się, na jakim etapie realizacji jest. To jest właśnie coś w ten deseń. To pomyślcie sobie teraz, jakbyście się czuli, jakbyście byli na miejscu tej osoby pospieszanej. No, osoby, które mają do czynienia z takimi pospieszalskimi, to czasami działają też na przekór, tak? Takich petentów po prostu odsyła się na koniec kolejki, jeżeli tylko można sobie na to pozwolić. Ale wróćmy do tego, że to my właśnie się niecierpliwimy i czujemy w związku z tym frustrację i mamy takie poczucie, że czegoś nam brakuje. I ja tutaj użyłam bardzo świadomie tych słów czujemy i mamy poczucie. No i teraz wszyscy wiemy właśnie, jak działa prawo przyciągania. Ale ja to powtórzę, prawo przyciągania daje nam dokładnie to, co czujemy, do czego się dostrajamy, tak? Tak jakbyśmy nastawiali radioodbiorniki. Dosłownie, prawo przyciągania działa jak radio i można sobie to w ten sposób wyobrazić. Jeżeli chcemy usłyszeć naszą ulubioną stację, to po prostu szukamy odpowiednich fal. Jeżeli chcemy, żeby nam się spełniło coś, co chcemy, to zaczynamy wibrować, falować tak, w taki sposób, w jaki chcemy to przeżyć. I to, że my rzuciliśmy te intencje i przez jakiś czas, na przykład w medytacji albo stosując afirmacje, czujemy się rzeczywiście tak, jakbyśmy chcieli i wibrujemy w tych naszych potencjałach, tych naszych falach, to nie wystarczy. Dlatego, że dajmy na to przez 10% naszego czasu w ciągu dnia robimy sobie właśnie tego typu techniki, a przez następne 90% jesteśmy w tej energii chcenia, no to wtedy przyciągamy jeszcze więcej tego chcenia, bo to jest nasze uczucie dominujące. Dlatego bardzo często pojawia się to zjawisko odpuszczenia. Odpuść, daj się ponieść i skup się na sobie. Bardzo często padają takie słowa. Bardzo często też o nich mówię w moich czytaniach, czy to prywatnych, czy to tych na kanale. Często o tym powtarzam, żeby właśnie odpuścić i skupić się na rzeczach ważnych dla nas, bo tylko na to mamy wpływ, na to, jak się czujemy i jak możemy polepszyć to nasze czucie, odczucie. Za chwilę wrócę do tego, jak polepszyć to, co czujemy, ale tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że czasami też sugerujemy tak jakby naszej podświadomości, tudzież sile wyższej, scenariusze tego, jak my byśmy chcieli, żeby to zostało zrealizowane. I tutaj z mojego doświadczenia chcę Wam powiedzieć, że ta kwestia snucia tych scenariuszy, ona również blokuje ten potencjał tego wydarzenia, tego, co może się zdarzyć, dlatego że to, co do nas ma przyjść, nie idzie jak najkrótszą drogą, tylko tą drogą, którą my sobie wybraliśmy albo wymyśliliśmy. I też o tym już wielokrotnie mówiłam, że taką sytuację można porównać do tego, że my nie mamy całego oglądu spraw. To tak jak my byśmy byli małymi mrówkami w labiryncie i po prostu mieli jakiś plan działania, ale odbijali się od tych ścian labiryntu, a siła wyższa, wszechświat, czy jakkolwiek sobie nazwiecie to, co
kieruje naszymi ścieżkami losu, po prostu z góry ogląda ten labirynt i ma gotowe rozwiązania. I to też ma związek z tym odpuszczeniem, tak? W momencie, kiedy odpuszczamy, no to wtedy pojawiają się odpowiedni ludzie na naszej drodze. Wtedy mamy takie stany eureka, mamy inspiracje, które sprawiają, że robimy jakieś rzeczy, kierujemy się jakimiś drogami, czasami bardzo zaskakującymi dla nas. Ale to jest właśnie wejście w taką strefę cudów. Dosłownie. To jest, myślę, że dobre określenie na to. Wejście w strefę cudów, pozwolenie sobie na to, żeby one się zadziały w naszym życiu. I chciałabym tutaj też powrócić do tego, nad czym rzeczywiście możemy zapanować, na czym możemy się skupić. To jest właśnie praca nad sobą, działanie na własną korzyść, praca nad swoimi wibracjami, nad swoim takim potencjałem, nad tym, w jaki sposób się czujemy i nad takim właśnie wewnętrznym zaufaniem do samych siebie, tak? Dlatego tyle też się mówi o tym, żeby inwestować w siebie, inwestować w swoje pasje. I tutaj nie mówię o takich inwestycjach pieniężnych, mówię o czasie, o takiej motywacji, takim zapale, ale takim szczerym. I to jest, myślę, że takie clue tego, w jaki sposób odblokować ten potencjał miłości. Dajcie proszę znać, czy podoba Wam się taka forma. Może macie jakieś tematy, które chcielibyście, abym poruszyła. To jest taka próba z okazji walentynek. Mam nadzieję, że pomoże Wam. Bardzo chętnie poczytam o tym, jak, w jaki sposób Wy to widzicie. Może macie jakiś inny punkt widzenia. Ja już kończę tę krótką pogadankę. Temat naprawdę jest ogromny, temat rzeka. Myślę, że kwestia samorozwoju i tego, w jaki sposób zaufać, to jest w ogóle już temat na zupełnie inną pogadankę, inny podcast. Tak więc może to być początek jakiejś serii. Ja Wam z okazji tych walentynek życzę dużo miłości, przede wszystkim do siebie, tego odpuszczenia i zaufania. Trzymajcie się, miłego dnia.